Witam serdecznie. Ja nazywam się Marcin Stankiewicz i dziś ponownie pragnę zaprosić Was na rozmowę z reprezentantem kultury hip-hop w jej lokalnym olsztyńskim wymiarze. Tydzień temu był raper. Raper był też przed dwoma tygodniami, więc dziś goszczę w naszej redakcji Beatboxera, który sztuką naśladowania dźwięków para się już blisko 8 lat i opowie nam trochę na temat tego elementu hip-hopowej kultury. Będziemy mogli też usłyszeć pokaz jego umiejętności, więc Gorąco zapraszam i radzę pozostać z nami do końca. O kogo chodzi? Oczywiście o Marcinacinka rękowskiego, który już jest ze mną w studiu. Cześć Marcinie. Cześć, witam serdecznie. No i co? Chyba zaczniemy od kwestii najprostszej, czyli. Dlaczego beatbox? Co cię zainspirowało, zainteresowało w tym gatunku? Może ktoś był inspiracją do tego, żeby rozpocząć taką działalność? Jeżeli chodzi o beatbox, to tak naprawdę zaczęło się od tego, że zawsze chciałem grać na jakimś instrumencie, ale ze wszystkiego byłem słaby, totalnie słaby. Uczyłem się grać na gitarze, co mi nie wyszło. Chciałem się uczyć grać na klawiszach, też mi nie wyszło. I można powiedzieć, że inspiracją był do tego na pewno blady gris którego zobaczyłem w Mam Talent, już nie pamiętam w którym roku, to 2009 bodajże, gdzie właśnie człowiek, który nie miał żadnego instrumentu, mógł robić muzykę, więc pomyślałem. Czemu nie? Czemu nie spróbować tego? Szczególnie, że nie potrzeba niczego poza ustami, narządem mowy, żadnych instrumentów. Tego się zaczęło tak naprawdę. Okej, okay, a teraz po latach, bo już parę lat beatboxujesz, czy może jakieś wyrównania w kwestii grania na instrumentach się pojawiają? Czy wracasz do tego, próbujesz, uczysz się? Znaczy się tak, na pewno. Beatbox na pewno poszerza taką wiedzę muzyczną i chęć do nauki innych instrumentów. Teraz uczę się grać właśnie na klawiszach. Z Lepszym efektem niż kiedyś, aczkolwiek nadal są to podstawy, ale na pewno przydaje się do tworzenia muzyki. Uczestniczysz w bitwach beatboxowych. Wiadomo, szerszej publiczności są znane bitwy freestyleowe, gdzie raperzy improwizują na scenie, starając się punchline'ować sobie wzajemnie. No i wiadomo, ten, kto zbierze większy aplauz, wygrywa. A jak to wygląda w przypadku właśnie beatboxowych bitew? Czy jest pewna analogia, czy zasady są różne? Znaczy, na pewno to jest. Zasady są identyczne. Przeważnie trzech sędziów, dwóch zawodników na scenie, każdy ma swoje wejścia. Aczkolwiek różnicą na pewno jest to, że beatboxerzy muszą być mocno przygotowani do bitwy. Beatboxerzy się przygotowują, znaczy, Freestyle'owcy na pewno też, ale beatboxerzy, żeby wygrać dobre bitwy, muszą być naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowani i ćwiczyć wcześniej dużo i wiedzieć, wchodząc na scenę i wchodząc na bitwę, muszą wiedzieć, co mają zrobić wtedy. Macie, tak jak to jest w bitwach freestyle'owych, jakieś konkretne czasy na wejście, typu 30-15 sekund? Tak, te, te, przepraszam. Albo tematy? No tutaj nie, trochę dziwnie. Nie, te, te to kiedyś się zdarzyło, że był jakiś temat w jakiejś bitwie, ale to tam zamierzchłe czasy, gdzie już nie można było wyłonić, kto ma wygrać. Ale nie, tematów nie ma. Aczkolwiek no, czasy są określone, przeważnie minuta, dwa wejścia po minucie, później półtorej minuty. I również decyduje apel o z publiczności? Na pewno jest jakimś odnośnikiem do wygranej, aczkolwiek no, sędziowie. Sędziowie decydujący głos mają. Udzielasz się na bitwach, a czy zdarzyło się tobie również sędziować? Tak, sędziowałem bitwę w Bartoszycach na Zabinudę, tylko już nie pamiętam w którym roku. Tak, to wtedy sędziowałem i prowadziłem bitwę, którą bardzo dobrze wspominam i bardzo dobry poziom był. W porządku, a jak wygląda ocenianie takiej bitwy? Co bierzecie pod uwagę? Znaczy, na pewno kwestia oceny jest kwestią indywidualną każdego beatboxera. Każdy na coś innego zwraca uwagę, aczkolwiek no, jak ja działałem sam, więc musiałem zwrócić uwagę na wszystko tak naprawdę. Najczęściej zwraca się uwagę na technikę, na czystość dźwięków, na tempo, na trzymanie rytmu, na muzykalność, bo to też jest na pewno atutem u beatboxerów. No i na sceniczność. Na pewno musi ten człowiek mieć charyzmę, tak być pewny tego, co robi i musi jak najlepiej się pogadać. No, oczywiście. Bitwy beatboxowe są pokazem umiejętności już nabytych przez danego beatboxera. A jak to jest z nabywaniem? Ponieważ również organizujesz warsztaty dla młodych ludzi odnośnie właśnie trenowania, ćwiczenia tej formy ekspresji. I jak one wyglądają? Zależy na jakim etapie, bo prowadziłem i prowadzę raz na jakiś czas warsztaty na różnym stopniu zaawansowania, ale przeważnie są to warsztaty pokazowe i warsztaty z totalnych podstaw, czyli nauki ogólnej, czym jest beatbox, jak robić podstawowe dźwięki typu stopa, werbel, hajchety, bo to jest podstawa, czyli te elementy perkusyjne w beatboxie, jak i w kawałkach. I skupiam się przeważnie na tym i na poszerzeniu wiedzy właśnie takiej teoretycznej, jeżeli chodzi o beatbox i samą muzykę, żeby oprócz beatboxu uczestnicy warsztatu wiedzieli czym jest tempo, czym jest metrum, co to jest metronom, do czego służy, żeby każdy wiedział z czym to się je i to na pewno pomaga też w nauce wtedy. Blady Chris jakiś czas temu wydał swoją płytę. A ty może planujesz jakąś podobną produkcję? Planować, planuję, od kilku lat tak naprawdę. Tylko najgorzej, zabrać materiał na tę płytę. Aczkolwiek teraz zacząłem współpracę z moim serdecznym kolegą Bartłomiejem, który gra na klawiszach i z nim właśnie pracujemy nad materiałem który mam nadzieję będzie bardzo ciekawy nam się podoba my jesteśmy mocno mocno zajarani i właśnie nagrywamy połączenie beatboxu z pianinem, z syntezatorami i z klawiszami najróżniejszej maści i brzmieniu. Rozumiem, poznając kwestii dlatego Krisa, on w 2014 roku udzielił się u, gościńnie u tego typa mesa, na no, trzeba było zostać dresiarzem w końcówce w Bridge'u utworu Ochroniarz Patryk, pokazał swoje umiejętności, a czy ty planujesz jakieś też współpracę, bądź też masz na swoim koncie współpracę z raperami? Współpracowałem z doktorem, który wydał kilka płyt ostatnio, dużym sortem wydał kilka płyt i na dwóch chyba kawałkach tam jestem też gościnnie. Na jednej płycie jako King Suns, właśnie miałem tam swój epizod, i na jednej płycie też, w jednym kawałku, miałem. Nie wiem, pewnie jakieś tam zapomniane współprace są, gdzieś tam krążą po sieci, aczkolwiek nie pamiętam już tego. Hmm, czy oprócz samego beatboxu czyli składania dźwięków ustami. Tworzysz muzykę za pomocą klasycznych samplerów, syntezatorów, instrumentów. No, była mowa o klawiszach, ale chodzi też o klasyczne hip-hop, klasyczne samplowanie, klasyczne cięcie bitów. Nie, 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 nie zajmuję się czymś takim. Znaczy, co jakiś czas usiądę do programu do robienia muzyki i zrobię coś z sampli gotowych, albo sam nagram i dołożę do tego coś swojego, ale jeżeli chodzi o jakieś pady, na przykład drum pady albo samplery, to to nie moja w ogóle... Ścieżka. To... Ale wspomagasz swój wokal, tak? E... Zewnętrznymi tak, dźwiękami. Tak, jeżeli chodzi o nagrywanie i o występy, to używam lub stacji Bossa, która jest naprawdę mega fajnym urządzeniem dla beatboxerów, gdzie masz pięć ścieżek oddzielnych, na których możesz nagrywać i samplować swój wokal, swoje dźwięki i budować kawałki od podstaw. No, rozumiem. Widziałem takie wyczyny. Chociażby okay. w wykonaniu Luka. Tak. Tylko Luke używa trochę innego urządzenia, ale na, na tej zasadzie właśnie to polega. Wspomniałeś, że podstawą w beatboxie jest perkusja. Perkusjonalia, czyli stopa, werbel, trochę basu i high oczywiście. Okay. I to jest podstawa pod względem warsztatu. A co jest podstawą pod względem takim mentalnym? Teoria też zajmuje jakieś ważne miejsce, na... filozofia tego nurtu? To, to znaczy, nie filozofia samego beatboxu, tylko filozofia muzyki i trzeba mieć, żeby być dobrym beatboxerem, trzeba znać się na muzyce, trzeba zagłębiać się w teorię muzyki na pewno. To jest muzyka, tak? Beatbox jest instrumentem. Za pomocą beatboxu tworzy się muzykę, a żeby tworzyć muzykę, trzeba mieć wiedzę na ten temat. Więc nie, nie posiadając wiedzy na ten temat, można coś robić, ale to będą cały czas jakieś podstawy. I trzeba uczyć się właśnie teorii muzyki. Tak jak mówiłem właśnie, czym jest metrum chociażby mm -hmm. jak używać metrum, czym jest metrum 4 na 4, czym się różni od 3x4, więc to jest na pewno ważna kwestia, która przydaje się na pewno do beatboxu. A jeżeli chodzi o sam beatbox, to na pewno same dźwięki, elementy perkusji to jest to, czego wielu ludzi nie rozwija tak bardzo, a co jest na pewno najważniejszą rzeczą. Ludzie, którzy ćwiczą beatbox. 10 lat, 12 lat. Cały czas powtarzają, ja cały czas to powtarzam, że elementy perkusyjne w beatboxie są najistotniejszą rzeczą. Jak to nie brzmi dobrze, to cały beatbox nie brzmi dobrze. I to jest słyszalne, na pewno. No, rozmawiamy o tym beatboxie, o tym, jak się go uprawia, co jest podstawą, ale gdybyś miał powiedzieć, co Tobie osobiście ta aktywność artystyczna dała? Na pewno. Właśnie to, co mówiłem, czyli wiedza na temat muzyki, teraz jest totalnie inny odbiór muzyki, inaczej patrzę, inaczej słucham muzyki. Na pewno poznałem do tej pory mnóstwo fajnych ludzi, pojeździłem po wielu miejscach, gdzie mogłem występować bo znałem wielu artystów, z których się widziało wcześniej tylko na YouTubie albo na koncertach tak naprawdę, przed którymi mogłem zagrać, jak rok temu chociażby razem z moją ekipą taneczną, tam, z, z, z tancerzami. Y, na rap festiwalu swoją drogą, jak występowaliśmy przed, przed Słoniem, z tego co pamiętam, a rok temu w Ostródzie występowaliśmy przed Ostrym. Więc to też było dla nas mega dużym wyróżnieniem i bardzo fajną rzeczą, gdzie nawet ostry nas więc. <noise> I to jest na pewno to, że można poznać wielu fajnych ludzi, można się fajnie rozwinąć, można. Na pewno też miało to wpływ na moją pewność siebie, bo strasznie byłem wycofany często przy jakichś tam występach publicznych, czy żeby coś powiedzieć w większym gronie. A to jest na pewno dobry sposób, bardzo dobry sposób na szlifowanie pewności siebie. Jeszcze taka jedna rzecz mnie interesuje, to jest już chyba tak bardziej też ciekawostka dla naszych słuchaczy. Ile instrumentów, ile dźwięków jesteś w stanie Ty, bądź jak najlepsi w branży, naraz, tudzież osobno naśladować? To jest pytanie, które często pada i odpowiedź, która zawsze zawodzi wszystkich. Nie wiem. Nie. Dwa. Teoretycznie trzy więcej fizycznie jednocześnie nie jest możliwe zrobić. Jak ktoś słyszy więcej niż tam dwa, trzy dźwięki, to takie złudzenie, że te dźwięki są po sobie tak naprawdę, a wydaje się, że jest to jednocześnie. No i niestety to jest właśnie odpowiedź dwa. I dwa. Ty tyle czyli też. perkusja i linia melodyczna. Tak, tak jest, dokładnie. Ewentualnie dokładnie jakiś tak. tam baset już mimo wszystko. Tak, tak jest. No, ale, no tak, tak, tak do, do, dokładnie, dokładnie. W porządku, czyli, ale oczywiście jeśli chodzi o. но no, ведомо паркусеното, Rozróżnienie stopy jakieś istnieje w beatboxie czy stopa jest jedna? Czy znaczy, werbel jest jeden i hi-hat na pewno nie bo Każdy beatboxer ma swój styl, tak? Każdy beatboxer szlifuje swój styl. U każdego te elementy właśnie nawet podstaw perkusji brzmią inaczej, bo każdy szuka swojego dźwięku. Jeżeli chodzi o stopę to przeważnie brzmi tak samo, ale jeżeli chodzi o werble to już jest rozmowa na kilka godzin jak różne werble można robić, jak one brzmią. Z hi-hatami też jest tak samo z Albo mają różną długość, albo inaczej się totalnie robi, więc też mają zupełnie, zupełnie inne brzmienia. Więc same podstawy mogą brzmieć na, na setki różnych sposobów tak naprawdę. Rozumiem, a jeśli chodzi o instrumenty, to na pewno syntezatory wchodzą w grę, tak? Ale czy też instrument taki klasyczny, na przykład? Gitara, pianino. Nie wiem, czy takie możliwości w ogóle są. Tak, jest taka możliwość, aczkolwiek, ja, jeżeli chodzi o gitarę na przykład elektryczną. Da się to zrobić, ja tego osobiście nie umiem, ale chociażby legenda beatboxu, który tak naprawdę robił to, zanim to było modne, można powiedzieć. A, tak. Michael Winslow, nie wiem czy kojarzysz gościa z Akademii Policyjnej, który tak, naśladował tak, dźwięki tak, tak. i on na przykład potrafi zrobić gitarę elektryczną. I to jest, to jest, brzmi naprawdę bardzo fajnie. Jak zostajemy przy kwestii beatboxu, to <laughs> przypomniał mi się taki epizod na mm, też płycie, ponownie przywołanej płycie, tego typa Mesa, e, też trzeba było zostać dresiarzem, gdzie w utworze AS udzielił się beatboxersko pan Andrzej Dąbrowski, który zagrał nam piękną trąbkę. Powiem szczerze, że dopóki nie przeczytałem na poligrafii, po kupnie tej płyty, że to jest trąbka, że to jest beatbox, tak, pana Andrzeja, to mm. przez ten rok czy dwa, jak słuchałem tej płyty, to sądziłem, że to jest trąbka prawdziwa, normalna. I chociażby nie, wiem, może pan Tomaszczuk do tam dograł, ale nie, okazało się, że to jednak było dźwięko naśladownictwo i to na bardzo wysokim poziomie, więc ty wielki to do ludzi, którzy to stworzą. Nie wiem, czy miałeś okazję też to usłyszeć. Nie, nie słyszałem, niestety. aczkolwiek jeżeli chodzi o trąbkę, to też znam właśnie beatboxerów, którzy świetnie naśladują trąbkę, saksofon. I to jest też właśnie to, co mówiłem, to jest wiedza muzyczna i nauka nie beatboxu, tylko śpiewu, tak naprawdę, bo jeżeli umiesz wyciągnąć różne skale, masz kontrolę nad tym, to zrobisz instrumenty właśnie tak, jak trąbka, jak saksofon i będziesz czysto trafiał dźwięki, bo posiadasz wiedzę na ten temat. Więc czy mógłbyś naszą rozmowę poprzeć stosownym przykładem, a mianowicie dać nam próbkę swoich umiejętności, możliwości, które jesteś w stanie nam zaprezentować? Oczywiście.

Dzięki wielkie. Dzięki. Moim gościem był Marcin cinek -Rędkowski. Na koniec jeszcze posłuchamy utworu Marcina, który nagrał on razem z kolegą Bartłomiejem z sekcją klawiszy. Póki co to wszystko. Dzięki wielkie za rozmowę. Trzymaj się Marcinie i powodzenia. Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.